Witajcie w przeglądzie pytań z egzaminu na prawo jazdy. I dzisiaj odpowiem wam na pytanie czy możemy cofać na drogach jednokierunkowych i czy możemy cofać na przejściach dla pieszych. A w zasadzie powiem wam kiedy możemy to robić. Trochę wam zespojleruje odcinek. Natomiast moje wytłumaczę wam w filmie kiedy możemy to robić kiedy tego robić nie możemy. Oprę to oczywiście o pytania które możecie trafić na egzaminie tak żebyście wiedzieli co na te pytania odpowiedzieć. Natomiast na początek jeszcze oczywiście zapraszam do opisu filmu tam znajdziecie link między innymi do mojej strony na której znajdziecie moje Pełne wykłady teoretyczne, plus w opisie znajdziecie link do strony GTA, na której możecie nabyć tańsze klucze do gier komputerowych. No i w opisie znajdziecie link do strony superprawojazdy.pl, z której pochodzą te pytania, które tutaj widzicie. Także zapraszam Was serdecznie do opisu filmu. No i przejdźmy do tematu. Pierwsze pytanie brzmi: tak. Czy na drodze jednokierunkowej cofanie jest zabronione? Odpowiedź brzmi: nie. Na drodze jednokierunkowej wolno cofać. Przy czym Słuchajcie, tutaj jest takie założenie i to generalnie przy cofaniu czy przy jakimkolwiek innym manewrze, który robicie, nie można stwarzać zagrożenia żadnego w bezpieczeństwie ruchu drogowego ani ruchu utrudniać. Więc jeżeli mamy taką sytuację jak widzicie na zdjęciu, no to zakładamy, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego ruchu za nami, więc cofnięcie tutaj byłoby prawdopodobnie ok, jeżeli mówię, nie blokujemy ruchu czy tego ruchu nie utrudniamy. Jeżeli natomiast mielibyśmy spowodować zagrożenie, no to oczywiście tego cofania zrobić nie wolno. Ale my, co do zasady, na drodze jednokierunkowej, cofać możemy. No i mamy drugie pytanie. Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? Odpowiedź brzmi tak, bo na drodze jednokierunkowej cofać możemy. No i tutaj można jeszcze zadać pytanie, czy można nam cofać na przejściach dla pieszych. Więc nie ma co do zasady. Przepisu, który zabrania nam cofania na przejściach dla pieszych? Przy czym znowu, jeżeli nie powodujemy zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu, czy tego ruchu nie utrudniamy, czy nie tworzymy innego zagrożenia. Także tyle z mojej strony. Na koniec klasycznie zapraszam jeszcze do opisu filmu. No i trzymam kciuki, żebyście zdali egzamin za pierwszym razem.